To drugie podejście Rady Miasta do tej uchwały. Poprzednio uchwała dotycząca wystawienia na przetarg i sprzedaż działki w Podczelu o powierzchni blisko 1,5 hektara, na której znajduje się zabytek, nie przeszła. Przypomnijmy, obiekt dawnego stanowiska dowodzenia wpisany został do rejestru zabytków województwa zachodniopomorskiego. W ubiegłym roku został uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego dla całej nieruchomości, na której ten zabytek się znajduje. Podczas wczorajszej sesji również nie obyło się bez dyskusji. Według Krzysztofa Plewki miasto nie powinno sprzedawać tego terenu nie ze względu na sam zabytek, ale na jego wykorzystanie w razie realnego zagrożenia. Chodzi o sytuację za naszą wschodnią granicą. W całej Polsce w tej chwili zwracamy uwagę, łącznie z rządem, na to, że kompletny brak schronów w Polsce powoduje ogromne zagrożenie w tej sytuacji, która jest za naszą wschodnią granicą. I patrząc na tą budowlę, która znajduje się w Podczelu i patrząc na to, co w Kołbrzegu mamy, jeżeli chodzi o schrony, no to ja uważam, że najpierw powinniśmy się zainteresować tą budowlą pod kątem schronu, już nie jako zabytku. I ja uważam, że to powinno być dyskutowane już w nowej Radzie, nie w tej. Nie wiem, dlaczego tak bardzo urzędowi zależy, żeby przepchnąć jeszcze w tej kadencji akurat tą uchwałę, żeby sprzedać działkę i z tą budowlą, która znajduje się na działce. Sprawa według mnie jest na tyle poważna, że należałoby ją przedyskutować szerzej w komisjach, a nie tak wrzutkę, tak jak na poprzedniej jeszcze sesji Rady Miasta, co było zaskoczeniem i dla mnie. Także ja mówię wprost. Mamy tam budowlę, która ewentualnie mogłaby służyć też za schron, patrząc na to, co mamy w Kołbrzegu, bo generalnie prawie nic nie mamy. A dlaczego uchwała wróciła jeszcze pod ostatnie obrady tej rady? Jak tłumaczy Anna Mieczkowska, to ta rada głosowała nad projektem budżetu, a w planie sprzedaży jest omawiana działka Przybrzeskiej. Po stronie dochodowej zapisana jest kwota, którą miasto chce pozyskać z jej sprzedaży. Cena wywoławcza to nieco ponad 9,5 miliona złotych. Jeżeli natomiast chodzi o schron, to jak mówi prezydent, nie ma uregulowań prawnych dotyczących chociażby jakie warunki muszą być spełnione, żeby obiekt był zakwalifikowany jako obiekt świadczący usługę schronu. Niestety przez ostatnie 8 lat nikt nie podniósł rękawicy i nie było prowadzonych, nie zostało to uregulowane, o może w ten sposób. Jako Związek Miast Polskich podjęliśmy taką inicjatywę, bo w ubiegłym roku mieliśmy kontrolę Najwyższej Izby Kontroli i tak naprawdę powiem panu tak, dzisiaj nikt w Polsce nie odpowiada za schrony. Samorząd nie odpowiada i rząd nie odpowiada, więc trzeba to najpierw uregulować, a później rozmawiać o tym, jakie obiekty będą powstawały, bo w obliczu zagrożenia ktoś wreszcie dostrzegł, że w Polsce nie ma schronów, nie ma przygotowanych takich pomieszczeń, gdzie mogliby mieszkańcy, cywile, obywatele schronić się w razie niespodziewanych działań wojennych. Ale pójdę panu tu już też z odpowiedzią. Mówiłam o tym już medialnie, również poruszałam ten temat. My projektując kolejny parking wielopoziomowy, chcemy tak ten parking wybudować, żeby mógł on służyć jako schron. To jest kropla w morzu potrzeb, ale to jest kropla w morzu potrzeb i z tym problemem zmagają się wszystkie samorządy. Przyjmując projekt budżetu mówiliśmy o 180 milionach, dzisiaj mamy już ponad 200. To musimy mieć również po stronie dochodów. Dochody! A z czego te dochody będą? Mamy działki przygotowane do sprzedaży, wylistowane, państwo mieliście, była debata budżetowa, były komisje budżetowe, były rozmowy, dyskusje, nikt wówczas nie podnosił, że nie sprzedamy tej konkretnej działki, ja właściwie nie wiem z jakiego powodu, tej konkretnej działki, która jest bardzo dobrze zabezpieczona, bo może tam powstać tylko obiekt, zakład lecznictwa uzdrowiskowego. Podczas ostatniej komisji budżetowo-gospodarczej radni mieli okazję zobaczyć, jak schron Przybrzeskiej wygląda od wewnątrz. Obiekt jest zaniedbany. Przestańmy ludziom opowiadać, że możemy tam zrobić schron, bo tam nie zrobimy schronu, mówiła podczas sesji Anna Mieczkowska. Schron to nie jest tylko budynek, tu słusznie pani Renata Brączyk mówi, to nie jest tylko budynek. Tam potrzebna jest cała infrastruktura. Proszę państwa, trwają aktualnie prace nad ustawą o ochronie ludności. Mam nadzieję, że one przyspieszą. I mam nadzieję, że zostanie uregulowana kwestia odpowiedzialności za przygotowanie infrastruktury i utrzymanie infrastruktury, bo życie pokazuje, że różne sytuacje mogą mieć miejsce na całym świecie. Więc to będzie uregulowane, a my dzisiaj dywagujemy, a może schrona, a może coś. I jeszcze jedno, panie radny,
nie wykroimy tego, jak pan to powiedział, i co, i nie wyremontujemy tego, ponieważ nie mamy na to środków w budżecie, nie mamy tego w planie budżetu. Sprawy schronu dzisiaj nie powinny być sprawą debaty podczas debaty nad sprzedażą mienia, które zostało zaprojektowane w projekcie budżetu i przegłosowane uchwałą Rady Miasta. Ja mam obowiązek, raz jeszcze przypomnę, zrealizować tę uchwałę. Uchwała budżetowa została przyjęta do realizacji. Ja mam obowiązek ją zrealizować i przedłożyłam państwu jeden z punktów do sprzedaży majątku gminy. Początkowo sceptyczna do sprzedaży tej działki Izabela Zielińska po wizji lokalnej podczas komisji zmieniła zdanie i zagłosowała za podjęciem tej uchwały. Chodząc po tych bunkrach, uświadomiłam sobie i patrząc nie tylko jak to wygląda wewnątrz, ale również na zewnątrz i gdzie stanowią te bunkry w całości w odniesieniu do lokalizacji tej działki, dzisiaj jestem tego świadoma, że sprzedaż tej działki pozwoli nowemu nabywcy zaadoptować te bunkry zgodnie może nie z jego przeznaczeniem, ale mając tego świadomość, że będzie pełna ochrona zapewniona i nadzór konserwatora zabytków. Na posiedzeniu Komisji Budżetowo-Gospodarczej zadawałam bardzo dużo pytań, ponieważ chciałam być pewna, że nikt tam niczego nie zburzy, nie rozbuduje, nie nadbuduje nad tymi bunkrami, że te bunkry będą musiały pozostać w takiej lokalizacji, w takim układzie, jak dzisiaj się to znajduje. Jako hotelarz, gdyby mi ktoś powiedział, że nie wiem, załóżmy, mój prezes kupuje tą nieruchomość, buduje tam hotel, to myślę, że każdy, kto zna się na tym biznesie, wykorzystałby te bunkry jako wartość dodaną do świadczonej usługi dla klienta. Obiekt jest w stanie złym, tak? Pręty zbrojeniowe wystają, tam jest... Obiekt wymaga generalnie naprawy konstrukcyjnej. Ogromnych nakładów finansowych, aby ten obiekt doprowadzić do stanu używalności. Także no, nie opowiadajcie państwo, że jakiś przedsiębiorca kupi ten obiekt i w pierwszej kolejności wyłoży ogromne pieniądze na to, żeby go doprowadzić do stanu używalności. No dzisiaj rzeczywiście, tak jak koleżanka przedstawiła, jest tam zrobiony składzik. Mydło i powidło. Zdanie zmienił także przeciwny podczas ostatniego głosowania nad tą uchwałą Dariusz Zawadzki. Wczoraj zagłosował za. Z uwagi na brak zainteresowania właśnie ze strony instytucji muzealnych. Podkreślam, że schron jest obiektem zabytkowym i znajdującym się pod opieką wojewódzkiego, co jest ważne, konserwatora zabytków, co dla mnie jest pewnego rodzaju priorytetem. W związku z powyższym warunkiem sprzedaży będzie zachowanie przez nowego właściciela historycznego charakteru schronu oraz jego właściwości obronnych. To, żeby była jasność. Jestem przekonany, że taki obrót sprawy będzie takim rozwiązaniem satysfakcjonującym dla wszystkich stron i pozwoli na należyte zachowanie wartości historycznej i kulturowej tego obiektu. Zgadzam się z radnym Krzysztofem Plewko, który twierdzi, bo też czytałem ten raport NIK, że schrony w Polsce zagwarantują tylko dla 4% populacji Polaków w wypadku zagrożenia zapewnią schronienie. Jest to bardzo ważne. Wiemy doskonale, że rząd obecny pracuje nad obroną cywilną, nad pakietem ustaw, które nakażą samorządom budowę takich schronów, nakażą, co pan też podkreślał medialnie, deweloperom budowania wzmocnionych konstrukcji w garażach podziemnych, które w razie zagrożenia mogą jako schrony służyć. I myślę, że w przyszłej kadencji będziemy realnie pracowali nad budową obiektów ochronnych, gromadzeniem zapasów, żywności, leków, wody pitnej. I myślę, że wszyscy w przyszłej kadencji, w następnych latach będziemy się tymi kwestiami zajmowali. Ostatecznie radni 10 głosami za przyjęli uchwałę dotyczącą wystawienia na przetarg i sprzedaży działki w Podczelu o powierzchni ponad 1 hektara, na której znajduje się zabytek, dokładnie schron dowodzenia. 8 radnych było przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. Wykaz dotyczący sprzedaży działki ma się ukazać w przyszłym tygodniu i będzie wisiał przez 6 tygodni. Po tym czasie zostanie ogłoszony przetarg.